Dzień dobry, wieczór. Cześć, po pewnej nieobecności związanej ze świętem wszystkich świętych i zmarłych jesteśmy z powrotem. I Halloween, jak ktoś obchodzi. Miejmy nadzieję, że dotarliście bezpiecznie. Ja obsiedziałem Halloween. A obsiedziałeś, a ja z okazji Halloween zjadłem dynię. Widziałem jednego naszego kolegę dziennikarza, który się fajnie przebrał na Halloween za klauna McDonald'owego. O tak, to było dobre. Takiego w pokrwawionych spodniach, niezłe było. To było dobre. A tak poza tym, moi drodzy, w dwóch mijających tygodniach mieliśmy kilka premier, kilka ważniejszych, kilka mniej ważnych. Jakieś telefony trafiły na polski rynek, bo ich wcześniej u nas nie było. Też o nich dwa słowa powiemy. Ale zaczniemy, moi drodzy, od czego? Nie od naszego ulubionego Samsunga, rozpoczniemy od drugiej naszej ulubionej firmy. Od Xiaomi. Ponieważ Xiaomi dużo różnych rzeczy pokazało. Xiaomi poszalało w tym tygodniu. Jak zwykle. W zasadzie w ostatnich dwóch tygodniach, umówmy się, ale no najpierw był oczywiście festiwal przecieków, jakby to było, jakby nie, bo im ciągle coś wycieka, tym kochanym producentom. No ale słuchajcie, Xiaomi chyba, wiesz co, weźmie na początek tego bardziej. No, pokazało jeden telefon, ale dwa telefony. To znaczy tak, w Chinach wyszedł Mi CC9 Pro, o którym mówiliśmy już, natomiast u nas jego odpowiednik nazywa się Mi Note 10 Pro. I czemu? To są dwa smartfony, które są niemalże identyczne. Powiemy Wam za moment o specyfikacji i cenach, ale jedna rzecz się różni pomiędzy specyfikacją chińską a specyfikacją na stronie globalnej Xiaomi i to jest jeden z aparatów. A o aparatach Wam powiemy także. I to nie jakiś najważniejszy, jeden z teleobiektywem się po prostu różni matrycą. I to w ich własnych danych, także to jest dosyć przedziwne. Może się machnęli, diabli wiedzą. Mogli się machnąć, możliwe, że nie wiem, coś innego zaważyło, bo oni unikają globalnie akurat podawania matrycy tego aparatu, tego jednego. Całą resztę podają. Pewnie się nie mają czym pochwalić. W każdym razie możemy Wam powiedzieć, bo to już żadna tajemnica, w tym tygodniu nadchodzącym będzie polska premiera tegoż telefonu, więc tak, więc pewnie się dowiemy. Polski oddział już o tym trąbi też od dobrego tygodnia. Także jest szansa, że w piątek coś więcej powiemy. Tak, także za tydzień myślę, że będzie można pogadać. Znaczy nie o tym CC9, tylko Note, o tym Mi Note 10 Pro, który będzie w europejskiej, w naszej dystrybucji. Ja Wam przypomnę, bo to jest AMOLED blisko 6,5 cala, Full HD+. Zakrzywiony, dodajmy. Zakrzywiony. Skoczny Gorilla Glass 5, także chroniony przynajmniej przed złem. No tak, chroniony przed złem. Chciałem powiedzieć chroniony przed zarysowaniami, ale Corning Gorilla Glass trójka do chronienia przed zarysowaniami. No więc właśnie. No. Ale umówmy się, że jest uniwersalne to szkło, ponieważ ono chroni częściowo przed zarysowaniami, a częściowo przed upadkiem, pęknięciem. W związku z tym jest uniwersalne. A pewnie będzie się tłukło fajnie i ochoczo, no bo zachodzi na brzegi jak chociażby w Samsungach. To co mnie zdziwiło, to jest procesor, który oni tam wrzucili, ponieważ to jest procesor nadal średniopółkowy. To jest co prawda wyższy segment tej średniej półki, ale nadal to jest średnia półka, tam jest Snapdragon 730G. I teraz tak, w Chinach jest cała masa konfiguracji pamięci tego modelu, bo oni tam mają 6, 8, 12 giga RAM-u, albo 64, 128, 256 flesza. Natomiast u nas na razie jest proponowana chyba tylko, chyba że się spotkałeś z tym. Nie, no na razie nie, no wiemy co było pokazane na premierze europejskiej. Jest proponowana niemalże najsłabsza, bo nie najsłabsza wersja, 6 plus 128 giga. Wiesz, prawdopodobnie u nas też ta wersja będzie, no bo skoro jest w Hiszpanii, nie sądzę, żebyśmy dostali coś mocniejszego. Nie podejrzewam. Za moment jeszcze wspomnimy o ceny, ale jeszcze wróćmy do specyfikacji, ponieważ bardzo fajną rzeczą jest bateria w tym smartfonie. Tam jest polimerowe ogniwko o pojemności 5260 mAh i to jest, powiem szczerze, że bardzo rzetelne ogniwko. No i z szybkim ładowaniem 30W, więc... Tak. I ze zwrotnym, jak ktoś potrzebuje. Tak, więc no jest moc, no. Jest moc. Druga rzecz bardzo fajna poza baterią w tym smartfonie, poza tym AMOLEDem, to jest aparat, ponieważ tam jest główny aparat z matrycą 108 megapikseli i powiem szczerze, że widziałem zdjęcia publikowane w sieci z tego aparatu, no i jest to potęga. Jeżeli chodzi o zdjęcia z powiększeniem, no to
ilość szczegółów na zdjęciach jest po prostu niesamowita. Ja widziałem akurat w DXO bodajże, jeżeli pamiętam. A właśnie, to a propos DXO może DXO jest wesoło. DXO im wrzuciło rzeczywiście punktację bardzo fajną, równą chyba jak T30 Pro, czy? Mate'owi 30. Tak, Mate 30. 121 punktów, czyli druga najwyższa nota, no bo ex aequo, tak, Mate 30 Pro i ten telefon, ale bardzo mnie rozbawia to, że kurczę, wypadł dużo lepiej niż iPhone najnowszy. No i teraz słuchajcie, no... Tutaj, no kurczę, nie ma się co dziwić, no jeżeli dali porządną optykę, to dokładnie, się nie oszuka. No. Słuchajcie, globalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o aparaty fotograficzne, to większość aparatów fotograficznych, tych dużych, jest albo Sony, albo Samsunga. W zasadzie... No tak, no tutaj Xiaomi też ponoć w tej matrycy palce maczało, bo to jest ta w kooperacji, nie? Oni 108 megapikseli jest firmowane przez Samsunga. Przez Samsunga, zgadza się. Natomiast kurczę, no tutaj trudno się dziwić akurat, że DXO wysoko wyceniło, bo mówię, tak jak widziałem fotki, to jest rzeczywiście potęga. To jest ta sama optyka, ta sama technologia matryc, co wszędzie indziej, tyle, że wyższa rozdzielczość. No, i ta matryca też jest fest, bo nie wiem, czy widziałeś zdjęcia, porównanie tych modułów, no to jest taka pecyna, kurczę, jak prawie, że zegarek naręczny. Kawał matrycy, kawał modułu. Poza tą matrycą są tam oczywiście inne aparaty, jest ich stosunkowo dużo, bo są na przykład dwa aparaty tele. Jeden ma tam bodajże 20 megapikseli, a drugi właśnie ten, który się różni pomiędzy wersją chińską a globalną według ich opisu. To jest drugi tele, taki ten większy, który oferuje powiększenie pięciokrotne, bezstratne, dziesięciokrotne, hybrydowe albo pięćdziesięciokrotne, cyfrowe, tak jak jest właśnie... No, choćby w P30 Pro, tak? Bo to jest tego samego typu powiększenie. Do tego jest jeszcze maleńka matryca, 2 megapiksele, to już jest piąty, zdaje się, aparat, czy czwarty. No na razie czwarty dojechałeś. A, bo jeszcze szerokokątny jest. Szerokokątny jest. Tak? No ona do makro służy, ale kurczę, ja cały czas mam mieszane uczucia. Znaczy dwójka do makro. Tak, dwójka do makro. Ja też mam mieszane uczucia, chociaż oni zdjęcia te makro ładne pokazywali. No ale... Natomiast no... No nie, kurczę, no 2 mega do makro, to wydaje mi się... Wiesz co, no, przetestujemy, to będzie można coś powiedzieć. Tak? Z przodu chyba 32 megapiksele. Także konfiguracja jest bardzo fajna dla tych, którzy lubią rzeczywiście smartfony fotograficzne. Poza tym to jest ładny smartfon. No, trzeba przyznać. Nie no, ale kurczę, wiesz, jakbyśmy powiedzieli wam, nie wiem, jeszcze nawet rok temu, że kurczę, średniak Xiaomi wypadnie fotograficznie lepiej niż iPhone, to byście nas wyśmiali, nie? No albo jak lepiej niż flagowce Samsunga czy Huawei, tak? Rozpieprzyli wszystkich, ale to na pewnie na chwilę, bo za moment zaraz... Na chwilę oczywiście, bo to jest, słuchajcie, to, że on jest porównywany ze smartfonami, które jeszcze tego modułu fotograficznego nie mają. Dokładnie. To jest jeden z pierwszych na rynku z tym modułem, w związku z tym... Także, no tyle, powiedzieć. Że wiesz, no nadal można powiedzieć, że przez chwilę średniak jest lepszy od flagowców, tak? Przynajmniej pod tym względem. No. Jest to dosyć zabawne, ale tak jest. Jeżeli, słuchajcie, chodzi o nagrywanie wideo, bo o tym jeszcze chciałem wspomnieć, Full HD nagrywa w slow motion przy 240 fpsach, natomiast można zejść oczywiście do rozdzielczości HD i wtedy wyciągnie nawet 960 fpsów, także rzeczywiście rzeczy bardzo szybkie można nagrywać tak, że widać, co się dzieje. Fajnie. Ceny. Mam chińskie ceny, które przeliczałem, to znaczy przeliczyłem je tak, jakbyśmy mieli chińskie ceny z naszym VAT-em zapłacić. I ta wersja, która będzie ponoć sprzedawana u nas, czyli 6 plus 128 giga pamięci, w Chinach z VAT-em, gdybyśmy zapłacili, kosztowałaby 1980 zł. Natomiast w zapowiedziach jakby jest 549 euro, a dość to przeliczył jako 2340. No w danym także momencie jest to znacznie więcej. I teraz te wersje, no to jest ta cena z Europy, dodajmy, bo ten tier pamięci jest w Europie, nie? Te wersje, których u nas nie będzie, to jest 8 plus 128 i w przeliczniku od Chińczyków z VAT-em to jest 2185 i 8 plus 256 to by było 2470 zł. Nie wiem, czy ja jednak, możliwe, że ja bez VAT-u tutaj liczyłem, ale nie jestem pewien w tej chwili. No ja mam na pewno bez VAT-u, to możesz powiedzieć. Z VAT-em staram się zaokrąglać, ale możliwe, że nie zaokrągliłem akurat, spoko.
I to właściwie tyle, ile ja mam na jego temat do powiedzenia. Nie wiem, czy coś też jeszcze więcej. Słuchajcie, nie, no pogadamy piątek, za tydzień, tak. Kurczę, bo nie będziemy mi o czym za tydzień gadać. Tak samo krótko i kronikarsko. Redmi Note 8T to z kolei jest model, kurczę, no ja bym go ostrożnie nazwał nawet budżetowym. No to jest, wiecie, no to jest następca siódemki, czyli... Nie, nadal nie jest budżet. To jest nadal średnia. To jest półka, telefon oferujący wiele za stosunkowo rozsądną cenę, ja bym to tak powiedział. Oczywiście mówimy w tej chwili o cenach podanych nie na nasz rynek, tak, póki co, bo na nasz jeszcze nie znamy, ale no to są ceny w euro, także wydaje mi się, że jakoś tam dramatycznie odbiegać nie powinny. Ja bym chciał, żebyśmy na niskiej półce mieli smartfony ze Snapdragonem 660 i z aparatami 48 megapikseli. No, słuchajcie, fajnie, ale... by było, gdyby na niskiej półce tej takiej najniższej w hipermarketach takie telefony leżały. Wiecie, 200 euro ten telefon jest wyceniony w Hiszpanii. Czyli tam 850 zł, to nie ma to tamto. Ale ma, właśnie, co ma? No 6,3 ma... Full HD, ale tak. IPS-owy. Tak, IPS. Snapdragon 665, tak. Bateria 4000 mAh, tak. Czyli też niezła. I tutaj podano, bo tak naprawdę to jest, wiecie co, Redmi Note 8, ale z małymi zmianami. No właśnie tu podano, że będzie w zestawie już zasilacz 18-watowy. No i ten telefon ma w odróżnieniu od gołej ósemki bez T dołożone NFC. Także tak, będzie można nim płacić. Ma NFC. O pamięć ja właśnie powiedział, że albo 4 RAM, 32,64 albo 128 flash. Tak, no i ceny w zasadzie zależnie oczywiście od pamięci. Ten najtańszy model 3 plus 32, którego raczej chyba bym nie polecał ze względu na te 3 giga RAMu, 170 euro, czyli 764 zł. Ja bym nie polecał ze względu na 32 giga flesza. No też, ale on ma potrójne gniazda, także nie ma problemu z użyciem karty i dual SIM. Jak wam system pożre po prostu na dzień dobry, no ta, swoje... Tam z 25 będzie do dyspozycji max. Gdzie tam? Nie będzie... W każdym razie no, myślę, że ten 4,64 za 199 euro, czyli 850 zł, to jest taki akurat w sam raz, bo jest i nie za drogi i w sumie dużo dostajemy. Ten najdroższy będzie tam nieco ponad 1000, przeliczając na żywca z euro, bo jest 249 euro. Aparat 48, to już Jacek powiedział. Tak, znaczy to ósemka aparat szeroka. Potrójny zdaje się, nawet poczwórny jest. 48, 822. Z przodu 13. Jedna dwójka do makro, druga do rozmywania. Aha, z przodu powiedziesz. No dobra, to jedziemy dalej, bo kurczę... Przegadamy je za tydzień. Jedziemy dalej, wspomnijmy może, że Xiaomi poza smartfonami wrzuciło również zegarek. Zegarek, który jest właściwie skórą żywcem zerżniętą z no tak Apple'a. Troszeczkę. Wygląda właściwie identycznie. No tak, ale jak ma ktoś taką... chce mieć tańszego nieco Apple'a, to może sobie kupić ma Xiaomi, taką... Xiaomi Mi Watch. Tak, ma taką zegarkową wersję interfejsu MIUI. No wygląda jak wygląda. Powinien być tani, bo tak jak przeliczałem, to w okolicach 1000 zł nawet po dorzuceniu VAT-u wychodzi. Ale oni go pokazali w Chinach przy premierze CC9, natomiast nie pokazali go w Hiszpanii przy okazji premiery tej europejskiej wersji, czyli Mi Note. Może będzie mniej. Będzie później u nas po prostu. Najprawdopodobniej tyle, a no jeszcze telewizory pewnie się pojawią, bo w Hiszpanii zaprezentowali też oficjalnie telewizory. Ale to już nie jest technologia. To nie nasza brocha. Trzy rozmiary telewizorów no, w fajnych cenach. Ten zegareczek ma AMOLEDowy wyświetlacz 1.78 o rozdzielczości 368x448. Ma Corning Gorilla Glass dla ochrony i to jest bardzo fajne i ma trójkę, dzięki czemu nie będzie się rysował. Jest zbudowany na platformie mobilnej Qualcomma. To jest Snapdragon Wear 3100 z zegarem 1,2 GHz. Pamięć. Pamięci jest 8 flesza, 1 giga RAMu, a to wystarczy zupełnie w zegarku. 570 mAh baterijka, całkiem niezła. Tak, ponoć 2 dni ma chodzić. Jest Wi-Fi, jest Bluetooth. Jest karta eSIM wbudowana, także nie włożymy własnej karty niestety z zewnątrz. I GPS jest jeszcze. Jest GPS, jest 4G, bo ta platforma Qualcomm obsługuje również 4G. Pulsometry. No, wszystkie te zdrowotne, te aplikacje, badanie snu, stresu i wszystkiego innego. Tak. Zegarek powie wam, że się nie wyspaliście. Warto jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. Zegarek ma dwie wersje. W jednej wersji on występuje z Corning Gorilla Glass właśnie, trójką. Występuje z silikonowym paskiem i z aluminiową kopertką.
I to jest ta wersja tańsza troszeczkę. I jest druga wersja, wersja premium, gdzie szkiełko jest szafirowe. Tak, a tak, koperta jest jeszcze bardziej wytrzymała. Koperta i bransoletka są ze stali nierdzewnej. I stale owalowe. I to właściwie chyba tyle, jeżeli chodzi o miłość. Tak. Dobra. Dzisiaj wyskoczył Huawei Y9S. Przez moment się zastanawiałem, że coś mi to przypomina, bo wyskakujący aparacik, specyfikacja podobna. No, przypomina. Okazało się, że specyfikacja jest właściwie identyczna z Honorem 9X, który wyskoczył ponad dwa tygodnie temu w Holandii i w Rosji. Rosjanie i Holendrzy go pokazali. I znaczy, inaczej, to on przypomina Honora 9X w wersji Global, bo Holendrzy i Rosjanie pokazali wersję Global, wersja chińska jest inna, także nie patrzcie na jej specyfikację, jak będziecie sprawdzali w katalogu. Jeżeli w katalogu będziecie szukali, to porównujcie Huawei 9S z Honorem 9X Global, bo z normalnym się średnio porównuje. Ekranik 6,6 cala, Full HD+, Kirin 710, pamięć 128,6, nie pamiętam ile Honor miał, powiem szczerze. 4000, czyli standard, bateryjka 48,82 z tyłu aparaty i 16 megapikseli z przodu. Na razie nie ma żadnych więcej wieści, on się po prostu pojawił na stronie Huawei oficjalnej w krajach egzotycznych, powiem szczerze, bo w Europie go jeszcze nie było, jakieś Emiraty Arabskie, jakieś Bliski Wschód w każdym razie. Jest jeszcze jedna rzecz, która być może Wam ucieszy, a o której nie mówiliśmy dwa tygodnie temu, bo chyba jej nawet jeszcze nie było, mianowicie Samsung Galaxy X-Cover Fold Pro. Strasznie długa nazwa dla bardzo fajnego smartfona, który co prawda design ma z poprzedniego stulecia i ale on nie jest musi oparty być na sprawdzonych konstrukcjach Samsunga, tych właśnie odpornych i odpornych i na wszystko odpornych. Ale piękny nie jest, tak? Natomiast specyfikacja ma rzeczywiście godną uwagi. Na wyświetlaczu 5-calowym, tam jest 5,1 cala, zobaczymy obraz w rozdzielczości 1440x2560, tak, na 2560. Ma w środku Exynosa 980, czyli całkiem sprawną platformę w Samsunga, dosyć mocną. I występuje w jednej tylko wersji pamięci, mianowicie 64 flasza, 4 giga RAM. Ten Exynos ma 2,7 zegar, także też nie w kij dmuchał. Baterika 4500 mAh. Oczywiście standard militarny IP68, czyli odporny zarówno na wodę, zachlapanie, zamoczenie, jak i na, nie wiem, na pył, na upadek porządny i tak dalej. Także bardzo, bardzo fajna rzecz. Aparaty kiepskie, także jeżeli fotografujecie chodząc po górach, to raczej go nie zabierajcie, tam jest 12 z tyłu, 8 z przodu. Co prawda 12 megapikselowe aparaty Samsunga są ok, ale tutaj mam pewne wątpliwości, co oni tam włożyli, bo nie podali de facto modułów. Znaczy się, no to jest pewnie któraś z tych matryc, co stosują od też, gdyby dawna. To była, gdyby to była któraś z tych matryc, która jest w Galaxy, tak oprogramowana, no, ale nie wiem, w serii S. No mi się to tak wydaje, okay, że tak jest. No może po prostu się ale nie pochwali. Jednak się nie pochwali. Jednak się może przeoczyli po prostu. A tak naprawdę to tego telefonu nie da się tak po prostu iść i kupić. Więc pomarzyć dobra rzecz i tyle. No. Szkoda, bo to by był fajny, fajny model o wysokiej wytrzymałości, ale on tam zdaje się jest przewidziany w Stanach tylko i tylko tam dla określonych odbiorców, służb i tak dalej, może dla firm też będzie. On jest robiony na stałym wzorze X-Covera, tym z trzema klawiszkami mechanicznymi na dole, także zobaczycie telefon, stwierdzicie, że znacie, widzieliście go. No tak, tylko że to jest właśnie specjalna wersja, taka, której to jest ten mocniejszy. Ale jakby się postarać, to podejrzewam, że da się ściągnąć. Mam teraz premiery polskie, niektóre są jednocześnie premierami światowymi. Nie wiem, co ty tam jeszcze masz o to Kasie? To co, może właśnie, skończmy temat tych wytrzymałych telefonów. No zadebiutował CAT S52. To jest, słuchajcie, telefon też o wysokiej wytrzymałości, ale jednocześnie taki, kurczę, no, garniturowy wręcz, bo dosyć elegancka. Oczywiście obudowa, no okej, pokryta tworzywem, ale nie ma takich cech takiego, wiecie, telefonu faktycznie super wytrzymałego, bo jest dosyć smukły. On nie jest najsmukłejszy, ale jest stosunkowo smukły. Ma aluminiowy korpusik, aluminiowe boczki, także dosyć fajnie się prezentuje, mimo tego, że jest tworzywa. A w środku, no w środku to jest taki trochę, bym powiedział, średnia. 5,7 cala HD+, ekran Helio P35, 4+64 pamięci.
na szczęście gniazdko potrójne, ile dobrze pamiętam, na kartę mikro. Ale SIM karta osobno, tak. Aparaty 12 z tyłu, 8 z przodu. No tak, to też to bez tak jakichś tam ekscesów specjalnych fotograficznych. No i NFC na przykład, tak? Tak, no ma NFC, ma w zasadzie wszystko, co taki telefon mieć powinien. Przedstawiciel kata podkreślał nam, że to jest średnia półka, w związku z tym, no tutaj jeżeli średnia półka kosztuje 2,149 zł. No, no to wierzymy. A, słuchajcie, bo to jest też dosyć ważne może dla niektórych, on jest wodoszczelny również na wodę słoną, bo pamiętajcie, to IP, które widzicie, to ono jest nie dla wody słonej, nie dla wody morskiej, a z tym ponoć, przynajmniej tak nas zapewniono, można włazić do morza, do wody słonej. Znaczy globalnie rzecz biorąc, te smartfony, które mają military standard, jeżeli coś więcej poczytacie na temat tego military standard przy konkretnym modelu, to większość z nich przynajmniej jest testowana również na zasolenie. Co prawda one to są testowane na jakby zasoloną, wilgotną atmosferę, czyli to jest... No, pary są, no. Ale teoretycznie powinno to być również odporne. To właśnie teoretyczne, ale jeżeli producent tego wprost nie komunikuje, to podejrzewam, to że gwarancje z tego tytułu raczej też nie to będzie... To znaczy, w ramach tego standardu militarnego są po prostu przeprowadzone bardzo różne testy i zazwyczaj producenci nie umieszczają opisu tego, bo to nie jest jeden test. To nie jest na takiej zasadzie, że a w pierwszym punkcie przetestujemy to, a w drugim to, a w trzecim to, tylko to jest test, który ma jedną wspólną nazwę, natomiast testowane są bardzo różne rzeczy w zależności od tego, co producent sobie zażyczy i pewne testy są, jak urządzenie przechodzi, a pewnych nie. W tym wypadku mamy zapewnienie producenta, że jeżeli chodzi o słoną wodę, to spokojnie, testowali. Spokojnie testowali i ten certyfikat również tego dotyczy. Bardzo dziękujemy przedstawicielom polskim, cudownym dziewczynom, które nas zaprosiły w cudowne miejsce, o którym nie możemy nic powiedzieć, ponieważ nie możemy. Ale było genialnie, ale po prostu było genialnie. Zresztą chyba jak zwykle u Kata, powiedzmy to wprost. Polski oddział Kata, słuchajcie, to są dziewczyny, które mają niesamowitą wyobraźnię i rzeczywiście mają pomysły i te polskie premiery są bardzo fajne. Mimo tego, że nie jakieś rozbuchane, nie jakieś, nie wiem, straszne, natomiast wszystkie są z pomysłem. I po prostu świetna atmosfera. O, tak, to no, ale jeżeli nie stać Was na Kata, potrzebujecie czegoś wytrzymałego, to polski Hammer też ma coś podobnego, no o słabszej specyfikacji, to trzeba powiedzieć, zdecydowanie jakby półeczkę jeszcze niżej, ale cenowo też półeczkę niżej, bo dobry 1000 taniej, nawet ponad 1000. Rzecz się nazywa Hammer Explorer, też ma ten militarny standard 810G, ale ma IP69, czyli jak też właśnie sobie poczytacie, pogooglacie, co to znaczy, tak najprościej mówiąc, on jest odporny nie tylko na zanurzenie, ale też na wodę pod ciśnieniem, czyli na przykład możecie go za przeproszeniem pieprznąć myjką ciśnieniową i też powinien przeżyć, oczywiście jeżeli wasza myjka nie jest jakaś tam super profesjonalna i nie służy do zmywania lakieru z samochodu. Ja bym jednak sobie tą myjkę parował. No nie, ja go walnąłem myjką, także przeżył, ale on dostał taką zwykłą od producenta i tylko testowo, a nie zapłacił ciężkie pieniądze. A nie, jakbym kupił telefon. To w życiu, tego nie zrobił. Ale gdyby przypadkiem to się zdarzyło, to jest powiedzmy cień szans, że się nic nie stanie. Tak. No tylko, że niestety tenże Hammer ma w środku Helio A22 tylko 3 giga RAMu. Najsłabszy procesor z serii Helio. Tak, 3 giga RAMu niestety tylko i 32 wewnętrznej, a slot na karty jest hybrydowy, czyli albo pamięć, albo dual SIM. To w takich, powiedzmy, no i aparaty fotograficzne, powiedzmy, że ma 13,8, ale co ważne, ma też akumulator. Akumulator 5000 mAh. Ale to nie, akumulator to podstawa, dobrze, że. No i tu akurat Kata bije, bo Kat ma tam 3 z groszami, bo w sumie żeśmy o tym nie powiedzieli. Już sprawdzam, na pewno mam 300 ma Kat. No to ten ma 5000 też z ładowaniem zwrotnym, no nie ma oczywiście ładowania bezprzewodowego, ale pogrzyba. No i powiem Wam, że no jest moc akurat, szczególnie jeżeli powiedzmy procesor jest tak subtelnie ujmując niewysilony i pozostałe flaki w środku też i wyświetlacz również. No to okej, no to mamy do wyboru 2 twardziele, trzeciego, którego nie kupimy. No i cóż, jedziemy dalej, słuchajcie, ciekawostkę mam dla Was. No dalej z ciekawostką. Ciekawostkę. Wiecie, co to jest TikTok?
jak wiecie, to wiecie, jak nie wiecie, to lepiej nie sprawdzajcie, bo no dostaniecie raka oczu. Tak, bo to kurczę, potem oczu kąpiel. Nie, przesadzam oczywiście. Nie, no wygłupiamy się, ale no powiedzmy, że jest to apka, która ma swoich sympatyków i tyle samo. Takie krótkie wideo, prawie poklatkowe, można kombinować, różne manipulacje w tym robić, ludzie się tym bawią. No dobra, kij z tym. W każdym razie, TikTok ma swojego smartfona. Rzecz się nazywa Jinguo Pro 3, ale tak naprawdę to jest, słuchajcie, Smartisan Note Pro 3. Czy tam Note 3 Pro. Telefon z AMOLEDem 6,39 cala z Full HD+, Snapdragonem 855+. Bardzo fajny smartfon, bardzo ładnie zrobiony, bo Smartisan robi rzeczywiście bardzo sympatyczną konstrukcję. Ja bym tu powiedział, że jest tak zwykły trochę, no ale okej, no. Nie, no jest fajnie zrobiony. Rzecz gustu. Oczywiście. Się. Natomiast rzeczywiście Smartisan... No dobra, nie odstrasza wyglądem, no. To Smartisan cienko wszędzie zdaje się, jeżeli chodzi o finanse. W związku z tym właściciel TikToka, który się nazywa ByteDance, po prostu kupił sobie od Smartisana smartfon. Dokładnie. Tak? TikTok jest tam preinstalowany. Tak, pchnął nowe życie i tak dalej. Specyfikacja jest rzeczywiście bardzo fajna, mnie się bardzo podoba. Ceny w zależności od wersji pamięci tam w przeliczniku, również z VAT-em 2050, 2260 albo 2540. Jest okej. Okay. W życiu nie będziemy mieli okazji, żeby go kupić, także jest to rzeczywiście egzotyka. No ale jako ciekawostkę po prostu. Jeszcze jedna ciekawostka. Z Indii przybył kolejny LG z serii W. W30 z plusem. Cena po przeliczeniu z rupii na żywca to tam 700 z groszami. HD plus 6,26 cala. Aparat 16 z przodu, 12 plus 2 na tyle, szeroki kąt, 13, Helio P22, 4 plus 64 pamięć, bateria 4000, czyli całkiem spoko. No i w zasadzie tyle, no wspominamy kronikarsko czysto. A skoro już jesteśmy przy LG, to mieliśmy w mijającym tygodniu premierę G8 XThink U. Znaczy w Polsce mieliśmy. Tak, no byłeś na premierze, więc miałeś go w ręku. No ja go miałem tylko w Berlinie. To jest, pamiętacie go na pewno, Adaś go właśnie w Berlinie pokazywał. Zifa. Mówiliśmy, tak, na IFie. Adaś o nim mówi, ale myśmy też już o nim wcześniej mówili. Tak, no bo to jest już znana dobrze konstrukcja, ale fajna. To jest smartfon, o którym mówią, że jest dual screen. Ja pisałem zresztą w tym tygodniu, już możecie zajrzeć. To jest dual screen z trzema ekranami. On ma dwa ekrany OLEDowe 6,4 cala, które są składane, nie są połączone. Stanowi alternatywę dla wyświetlaczy ewentualnie elastycznych. Jest znacznie prostszą konstrukcją. Telefon można jeden wypiąć w dowolnym momencie. Tak, mieć zwykły telefon po prostu. Mieć zwykły, natomiast w momencie, kiedy Wam się przydadzą dwa ekrany, właściwie trzy ekrany, wpinacie go w obudowę z drugim wyświetlaczem i macie klapkę. Ten zewnętrzny ekran jest bardzo fajny, trzeci, ponieważ jest oczywiście na nim na stałe godzina, kto dzwoni, można po połączenie odebrać, odrzucić. Ekran pomocniczy po prostu. Datę można obejrzeć, stan baterii i wszystkie takie tam pierdoły, które są niezbędne. No ale powiedz o tych funkcjach, bo miałeś okazję, bo prawdę mówiąc w Berlinie nie było czasu i chyba to jeszcze nie było gotowe, mi się wydaje. Miałem okazję się nim pobawić. I dodatkowe rzeczy są fajne. Ja od początku mówię, że mnie się to rozwiązanie podoba, bo myśmy podobne rozwiązanie widzieli już w Barcelonie, to był co prawda inny model, ale to rozwiązanie już tam właściwie było funkcjonalne jak najbardziej. Oni w tej chwili znacznie ulepszyli interfejs. Mnie się to podoba ze względu na to, że przypomina w pracy Nokia komunikatora. Macie tutaj zamiast tej klawiatury mechanicznej, no, co prawda możecie mieć klawiaturę tylko dotykową, na którym można jak najbardziej klawiaturę odpalić, ale zazwyczaj w telefonach z Androidem jest problem z odpalaniem dwóch aplikacji na raz. Gdybyście chcieli widzieć dwie, tak, no odpalają Wam się po połowie, tak, na dzielonym ekranie. Tutaj na każdym ekranie właściwie można odpalić osobną rzecz. Są bardzo fajnie zrobione rzeczy. No wyobraźcie sobie, nie wiem, na jednym macie aparat, na drugim galerię, strykacie zdjęcie, od razu automatycznie od razu oprogramowanie wysyła Wam to zdjęcie w pełnym rozmiarze na drugi wyświetlacz. Macie właśnie w jednym czymś otwarty, nie wiem, gadacie z kimś, tutaj możecie pisać jednocześnie maila, no, bez problemu, czy na czacie, czy cokolwiek innego.
Jest możliwość podczas przeglądania stron, na przykład za pomocą gestu wysłania sobie linku ze strony na drugi wyświetlacz. I tutaj Wam pozostaje strona główna na jednym wyświetlaczu, a na drugim wyświetlaczu macie pod stronę z linkiem, gdzie... Do grania też fajne, nie? Jest to bardzo fajne do grania rzeczywiście, dlatego że zazwyczaj, jeżeli gracie szczególnie w gry akcji, to paluchy Wam zasłaniają. Jeżeli to jest, nie wiem, jakakolwiek strzelanka, to zaczyna być problem, dlatego że powinniście mieć większe pole widzenia, a nie macie, bo sterujecie paluchami. Tutaj sterowanie można przenieść zupełnie na drugi wyświetlacz. Są predefiniowane pady na tym drugim wyświetlaczu, także możecie sobie od razu pada odpalić gotowego. Tego przypominając, nie wiem, czy znane konsole, czy takie pady, jak znaliście z konsoli arcade'owych, czy na przykład kierownice ze zmianą biegów. To jest bardzo fajne. Tam można sobie samemu pada, że tak powiem, stworzyć. I to jest zupełnie genialna rzeczywiście możliwość. Jeżeli twórca gry nie pomyślał o tym, że gra może być kontrolowana przez pada, można sobie właśnie samemu takiego pada skonfigurować. I robi się to na takiej zasadzie, że wskazujecie punkt, w którym jest sterowanie w grze i dodajecie sobie albo przycisk, albo nie wiem, grzybek, albo krzyżak, albo jakiś inny element. Oznaczacie go tak, jak chcecie oznaczyć. W grach, w których chcecie zrobić na przykład dużo makr, dużo skrótów, bo to jest genialne zupełnie też wyjście. Rzecz bardzo fajna, rzecz, która ma bardzo dużo zastosowań, nadaje się głównie chyba do pracy. Jest potencjał. Smutne jest troszeczkę to, że smartfon będzie dostępny wyłącznie w Plusie. Plus uzgodnił z LG. To jeszcze nie jest takie smutne. Mają go na wyłączność. A co jest smutne najbardziej? Cena. To znaczy ceny są, słuchajcie, bardzo różne w zależności od tego, jaki plan w Plusie wybierzecie. Ja Was odsyłam do newsa, bo po prostu nie pamiętam. Nie, tam jest dosyć dużo tych różnych opcji. Natomiast globalnie rzecz biorąc, telefon z abonamentem powinien Wam się zamknąć najtaniej, podejrzewam, w 4000, czy może najdrożej w 4000, bo to rzeczywiście ta abonament. Musicie przejrzeć, no tak, no to, kurczę, ciężko to wyjdzie tak wprost, także... bo... No ale w każdym razie tanio nie jest, no może tak, bo to jest smartfon z tych droższy. Jestem ostrożnym fanem, on ma bardzo dobrą konfigurację smartfon. Możecie zajrzeć do specyfikacji, mogę Wam powiedzieć, a to jest strata czasu w tej chwili. Natomiast rzeczywiście jest to smartfon dla niszowego odbiorcy, dla kogoś, kto rzeczywiście jest pewien, że coś takiego chce. Ja bym bardzo chciał do pracy, zamiast laptopa, do pociągu na przykład, do samolotu i wszędzie indziej, gdzie nie chcę rozkładać laptopa, to jest po prostu bardzo fajna rzecz. Kurczę, kup sobie. Nie sądzę, żebym sobie kupił. Ja mówię, że to jest fajna rzecz, ale po prostu mam smartfona w tej chwili całkiem niezłego, w związku z tym nie bardzo jest sens kupować osobno kolejnego. Ja na własnym smartfonie jestem w stanie na jednym wyświetlaczu pisać, nie gram aż tak często, żeby to się opłacało. Natomiast, no mówię, widać, że LG coś robi, przede wszystkim właśnie w interfejsie użytkownika. Oni nie wyrzucili tych dwóch wyświetlaczy. O! Bo dwa wyświetlacze są lepsze niż jeden, tak? Coś z tym zrobili. Tylko rzeczywiście dorobili do tego interfejs, który jest niezwykle użyteczny. Jeżeli ktoś chce pracować na tych dwóch wyświetlaczach, to będzie cudownie. No dali temu sens po prostu. Ja mam wątpliwości tylko co do baterii. Co prawda, LG deklaruje, że on bez problemu powinien na tych dwóch wyświetlaczach wytrzymać jeden dzień. Tam jest bateria 4000 mAh, no ale nie chciałbym się o tym przekonać, tak? Dostaniemy do testów, to bardzo chętnie sprawdzę. Ale są szanse na 4000? Nie, no są. No, wiesz, są. No, to jest zależy, tego, co zależy robisz, tak naprawdę jeszcze, co będziesz robił, no bo tak OLED, motyw ciemny i tak dalej, podświetlenie można zejść troszeczkę jasno i znaczy w zasadzie tutaj w przypadku OLEDa. Także ja tu widzę szansę na cały dzień pracy z tych 4000. Dla mnie najfajniejsza jest właśnie ta wielopotokowość, że można dwie rzeczy zrobić w tym samym momencie na smartfonie. Tak? Smartfony się zaczynają robić faktycznie coraz wygodniejsze do pracy. Na jednym wideokonferencja, prawda? Na drugim czytam newsy, bo wideokonferencja jest nudna. Na jednym, nie wiem, strona właśnie jakaś otwarta. A na drugim, nie wiem, podgląd jakiejś pracy, którą obecnie robię i na przykład korzystam ze strony, żeby mieć dane, na drugim mam arkusz kalkulacyjny i sobie te dane uzupełniam. Także wydaje mi się, że pomysł fajny, z tym, że mówię, nie dla każdego, to jest urządzenie niszowe. No, życzę, żeby im się sprzedało, no, ale to się wydaje, że myślę, fajnie. Że w jakichś tam koszmarnych ilościach nie będzie się sprzedawało, bo no, kurczę, dopóki nie, ludzie, wiecie co, to jest trochę tak, że to trzeba wypróbować. Dopóki tego nie weźmiesz do ręki, nie wypróbujesz i przy okazji nie stwierdzisz, że kurczę, ja tego chcę, no to tak...
tym, którzy ciężko mają... będzie ludziom wytłumaczyć, po cholerę im ten drugi ekran. Tym, którzy mają wystarczająco dużo kasy i którzy rzeczywiście na smartfonie pracują, polecam przynajmniej do zastanowienia się, tak, do obejrzenia w salonie plusa, jeżeli właśnie będzie to dostępne. Przejdźcie się do salonu, spróbujcie, poproście może obsługę, żeby coś tam odpalić. No, to trzeba wypróbować, bo tak jak mówię, ja na przykład w Berlinie oglądając go miałem to takie, no jest to, jest i tyle, ale Jacek pojechał, zaczął o tym opowiadać, wypróbował już te funkcje, na które w Berlinie, mówię, albo nie było czasu, albo ich tam jeszcze nie było, bo to była światowa premiera tego modelu. Teraz to zaczyna naprawdę wyglądać fajne sensownie. Fajne przenoszenie gestem aplikacji na przykład jest, no, z jednego ekranu na drugi. Można zrobić sobie stos aplikacji na drugim ekranie, na pierwszym mając przez cały czas tą, z której się korzysta. I one tam się gromadzą na stosie, można sobie je z powrotem przerzucać na ekran ten główny. Także to mówię, mnie się podoba. W Polsce zadebiutowała Nokia 6.2 w kolorze srebrnym, czarnym z konfiguracją pamięci 4,64 giga za 1099 zł. To jest kolejna polska premiera i chyba ostatnia z tych, które mam, bo był CAT, mieliśmy LG i Nokia 6.2. No jeszcze kronikarsko, ja Wam tutaj w opisie zostawię link, jeszcze się pokazał nowy Nefos od TP-Linka, ale taki, no taki tani telefon jest, nie ma co i powiedzieć. Przejdźmy do naszych, może rubrykę jakąś stałą zrobimy dotyczącą telefonów z giętkimi wyświetlaczami. Wszyscy się upali na to, żeby zrobić klapkę z giętkim wyświetlaczem. Pierwsza chyba była rzeczywiście w zapowiedziach Motorola, nie? Tak. Z Razrem 2019, bo tak się ma, zdaje się, nazywać w końcu ten ich telefon. No albo Razr, diabli wiedzą, zobaczymy. Pojawiły się zdjęcia, pojawiły się rendery. Wygląda nie najgorzej, nadal pudernica dla mnie, ale wygląda nie najgorzej. Ja mi się podobało. Specyfikacja z kolei pojawiła się na stronie XDA. Nie wiem na ile jest pewna, natomiast mówią o tym, że Snapdragon 710, tak samo ja oszacowałem, bo Adaś wspominał, że może 730, a ja też mi się wydawało, że raczej 710. Wyświetlacz ma być 6,2 cala o rozdzielczości 876 na 2142 megapiksele. Piksele oczywiście. I zewnętrzny wyświetlacz 600x800. Konfiguracje pamięci 4,8 RAM-u, 64-128 flasha, bateryjka 2730 mAh. Ale o niej też opowiemy może jak będzie właściwa premiera. Tak. Taki telefon jeszcze szykuje Xiaomi oczywiście, no i ponoć sam. Xiaomi złożyło w Chinach patent z pełnymi rysunkami, także można wyobrazić sobie, jak on by ewentualnie wyglądał w rzeczywistości. Samsung oczywiście również, tym razem Samsung wyskoczył, miałby się nazywać W20 5G. A nazwę znamy stąd, że China Telecom po prostu wrzucił dokumentację. Ale dzisiaj już wyprysnęło zdjęcie, że ten właśnie rzeczony W20 wygląda jak Galaxy Fold. No. Tyle, że ma 5G, ale już widać. Okay. To inaczej, wygląda dokładnie jak Fold. Okay. Nie wiem, czy w środku, bo oczywiście tego nie wiemy, tak nie powiedzieli, czy w środku jakieś zmiany zaszły, ale z wyglądu, no to po prostu Fold składa się jak Fold, także... Dobra, i jeżeli... Jeszcze jedna właśnie, rzecz, ostatnia... Chyba śpią. A ile tam? 40 minut prawie. Ja cię kręcę, przepraszam was bardzo. Ostatnia rzecz. Jeżeli jeszcze nie śpicie. Jerry, które wygina i rysuje smartfony, udało mu się wygiąć Pixela 4, udało mu się wygiąć na mocowaniach obudowy. Są takie miejsca, gdzie ramka Pixela jest łączona po prostu. No tam, gdzie są paski anten, wiecie, te takie plastikowe wstaweczki, po prostu to puściła. Poszło bez problemu, się. On nie używał wcale jakoś strasznie dużo siły. No jak to Jerry, no. Dzisiaj jeden z naszych drogich użytkowników się oburzył, że w ogóle o tym piszemy i jak możemy pisać, że piksele się łamią. No nie piszemy, że piksele się łamią. Piszemy, że Jerry złamał Pixela. Jerry łamie telefony, które się daje łamać, ale również próbuje złamać telefony, których się złamać nie daje. W związku z tym wydaje mi się, że dla użytkowników dosyć istotne jest, które smartfony łatwo złamać, a które mniej łatwo. Właśnie, wydaje mi się, do których trzeba przyłożyć więcej siły, bo złamać się da każdy. Natomiast my nie mamy nic przeciwko Pixelom, podobnie jak i nie mamy nic przeciwko każdemu innemu smartfonowi, który się łamie czy nie łamie, naprawdę. Ale podajemy informacje. I to czytelnik się oburzył, także prosimy o wybaczenie, że mu podnieśliśmy ciśnienie, a Pixele są fajne i już. Ja polecam urządzenia traktować tak jak urządzenia, naprawdę, bez wkładu uczuciowego. Bez jaj, właśnie. Kochajmy nasze kotki, dziewczyny, żony, mamy, tatusiu. Kochanki. I gołębie.
chyba że srają, przepraszam, robią tupę na głowę. Natomiast słuchajcie, nie przywiązujcie się do urządzeń, naprawdę, można lubić swoje. Nie należy się przywiązywać do rzeczy. Nie miejcie emocjonalnego stosunku do swojego urządzenia, no, bo to nie ma sensu najmniejszego. I na tym się pożegnamy. Tak, lecimy. Cześć, trzymajcie się. Wybaczcie nam, że to tak długo trwało. Miłego weekendu. Za 2 tygodnie odrobiliśmy dzisiaj normę, także za tydzień spróbujemy zrobić to krócej. Dobra. Ładnej pogody, niewielkiego mrozu. Równo 40 minut. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.